Witajcie, lecimy z nowym kolejnym filmem. Był Mint, był Popoes. Polecimy z Tuxedo. Jest to kolejna dystrybucja oparta o Ubuntu, a zrobiona zupełnie inaczej. Ja wiem, że są ludzie, którzy czekają na bardziej zaawansowane rzeczy, ale dajmy też trochę oddechu ludziom, którzy z tym Linuxem zaczynają. Chciałbym to zrobić na żywym sprzęcie. Na razie jeszcze żywego sprzętu nie mam, będę na niego zbierać. Właśnie wjechałem na możliwość wyświetlania reklam na kanale. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, że nie będę miał tu eksodusu ludzi po tym filmie, że będzie was więcej i że to się jakoś zbiera na nowy sprzęt. Tyle tytułem wstępu. Jedziemy z instalacją Tuxedo na niestety na razie maszynie wirtualnej. Być może kiedyś na żywo i być może będziemy te sprzęty wszystkie na żywo kiedyś testowali na żywych maszynach. Dobra, lecimy. Dobra, tak to wygląda na VirtualBoxie w tym momencie. Mamy możliwość Tuxedo OS 3 Live Mode and Install, czyli właściwie system live z płytki, który możemy sobie obejrzeć i potem zainstalować. Mamy też fallback for GeForce 700 Series and Older, czyli jeżeli masz GeForce 700 starego albo jeszcze starszą, to możesz startować z tej części instalatora. Tu z tego co rozumiem mamy instalację sieciową. Polecimy z Live Mode and Install. Trochę słaby ten Live Mode. Chciałem wrzucić narzędzia gościa, żeby tu zrobić full screen, ale no niestety jest to nie wykonalne. Mam tu tylko i wyłącznie jakiś taki po lewej stronie kalendarz z KDE, a po prawej mam wired connection i to jest wszystko, co ja tu mam. Mówiąc to, nawet nie wiedziałem, jak bardzo jeszcze się mylę. Ten system się po prostu polonizuje przed instalacją. To jest wstęp do instalacji w języku polskim, w ogóle w języku wybranym. Język ustawiony na polski, wszystko jest ok. Dalej klawiatura generyczna, nie mylić z geriatryczną. Tak, X11, ponieważ w tej chwili jesteśmy na wirtualce, nic innego tutaj mieć nie będziemy. Mam nadzieję, że po restarcie uda mi się normalnie ustawić rozdzielczość do jakiejś takiej bardziej akceptowalnej. Jeszcze raz przepraszam za tak mały ekranik. Czekamy na zakończenie instalacji albo chociaż na moment, gdzie będziemy tworzyć sobie użytkowników. To jest to, o czym mówiłem, to nie jest restart, ustawia nam się środowisko instalacyjne w języku już polskim i teraz instalacja będzie już po polsku. Okej, teraz dopiero mamy pełną instalację po ustawieniu sobie języków. Rozumiem, czyli jednak jest to środowisko, które jakoś tam wygląda spoko. Czyli nie mamy domyślnie jakiegoś tam angielskiego czy coś, tylko pewnie będziemy mieli... Nie no, świetne. Słuchajcie, świetne. Okej. Spróbujmy od razu wrzucić pełen ekran. Może mi się uda. Dobra. No to instalujemy sobie Tuxedo. Na razie Standard Installation. Standard Installation. Wybieramy sobie polski. Naprawdę mi się to podoba. Naprawdę ostatnie, czego się spodziewałem, to polonizacja z biegu środowiska live, które potem przecież możemy sobie testować, a niekoniecznie od razu instalować system. Wyczyśćmy sobie dysk i brak przestrzeni, a niech ci będzie bez hibernacji. Żadnego tam ręcznego partycjonowania. Robimy sobie użytkownika MLS, hasło, powtórz hasło, kurde, nie wymagaj silnych haseł, wiem, że jest krótkie, okej, defaultowo X11, w tym przypadku nic innego wybrać nie możemy, instalujemy. Dobra, pauzujemy i czekamy na koniec instalacji, nie będziemy was męczyć. Privet, guten tag, hello, szaki. Pewno jeszcze chwila. O, poszło. Ukończono.
Zaraz będziemy sobie to wszystko ustawiali. Dobra, zalogujmy się i ustawmy sobie na pełen ekran, bo w sumie tak ciężko na takim malutkim ekraniku cokolwiek działać. Zobaczymy, może uda się. Tylko pytanie, czy ja się już zainstalowałem, czy się jeszcze nie zainstalowałem? Chwila. Tak, zainstalowałem się, bo nie mam tutaj tej ikonki instalatora. No dobra, to teraz próbujemy sobie walnąć pełen ekran. No dobra, graficznie spod KDE się nie dało, jak zwykle zwyciężył Xrandar minus S. I tutaj dajemy rozdzielczość, także to nas też tutaj ratuje. Zobaczmy, co mamy na pokładzie i co możemy zrobić. Na dzień dobry sobie zaktualizujemy ten system, a potem zaczniemy go sobie oglądać. Jedziemy normalnie przez odkrywce SKD. Ja oczywiście spauzuję, żebyście nie czekali na te wszystkie pierdoły, bo to nie ma większego sensu. Biorąc pod uwagę, ile czekałem na pojawienie się tych uaktualnień, no to powiem szczerze, że lupy to nie urwało. Uaktualnij wszystko, nasze hasło. No i pierwsza rzecz, która jest jakby unikalna dla tego systemu, to jest ich Control Center. Możemy to troszeczkę kojarzyć jak panel sterowania z Windowsa. Z tego co widzę, jest to najbardziej przydatne na laptopach. Zresztą jest to firma, która robi laptopy Tuxedo i to jest pod ich sprzęt. Jestem ciekawy, jak to jest się w stanie sprawdzić na innych sprzętach. Mamy to tutaj jako ich Control Center. No i zobaczmy, co to tutaj mniej więcej ma. To jest główny panel, który teraz za diabła nie chcę pokazać, jakiej prędkości mam CPU, co mnie wcale jakby nie dziwi. I to jest jednak po niemiecku, pomimo że... Okej, czyli mogę sobie te profile jeszcze eksportować. To jest zdecydowanie pod lapy. Mamy zarządzanie kamerą, shutdownem. Mamy cool and breeze, to jest chłodzenie. Mamy też prędkość procesora. Mamy power safe extreme. Mamy całą masę rzeczy, których możemy używać sobie w przypadku laptopów. No ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało na laptopach innych niż laptopy i komputery produkowane przez Tuxedo. Oni używają spaczowanego, przerobionego przez siebie kernela, więc to może być różnie, jeżeli chodzi o sprzęty, które przez Tuxedo nie są robione. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, natomiast wygląda to całkiem, całkiem nieźle. No okej, po angielsku jest to zdecydowanie dużo bardziej czytelne. Fajnie by było też, żeby się nie rozjeżdżało. Wtedy byłoby to używalne. W tej chwili nie bardzo wiem, na co się patrzę. Nie wiem, czy jest to wina maszyny wirtualnej, czy jest to zwyczajnie wina źle dopracowanego interfejsu. W każdym razie w takiej formie jest to nieużywalne. Absolutnie niezależnie w jakim języku. Nawet po polsku bym się nie połapał. Natomiast warto wiedzieć, że takie coś tutaj jest i zdecydowanie dla laptopów może być to rzecz przydatna. Mamy też, jak widzę, Tuxedo WebFi Creator, czyli to jest kreator do tworzenia startowych dysków USB dla Tuxedo. I tworzenia czegoś, co tworzy dyski automatycznej instalacji. Z tego, co widzę, ja nie ogarniam za bardzo niemieckiego, ale mi to wygląda bardzo mocno na zmodyfikowaną wersję Balena Etchera. Ja byłbym jeszcze bardzo ciekawy, jak to wygląda od strony bazy ubuntowej.
Zdecydowanie ściągnąć chcę mi to z internetu na mojego flasha, którego tu oczywiście nie ma. Jakiś ichni domyślny instalator Webfile, Current Image, czyli pewnie jest to webowa instalacja albo przynajmniej po prostu netinstall tego systemu, który wrzucimy sobie na flasha. Ja w tej chwili odpuszczę. Ok, jest Switch to English, to też jest dość fajną rzeczą. Teoretycznie więcej ludzi ogarnia angielski niż niemiecki, natomiast cała duża grupa ludzi jest też takich, co nie ogarnia ani jednego, ani drugiego. Nie jest to system wielojęzykowy, jak widać. Przychodzi co do czego, to mamy do wyboru jedynie dwa języki. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten instalator. Zobaczmy, jaką mamy bazę systemową tutaj. Będąc absolutnie leniwym człowiekiem, komendę do sprawdzenia, jaką wersję systemu podstawowego mamy, ściągnąłem sobie z internetu. Przy okazji stwierdzając, że domyślne ustawienia myszki są tragiczne i trzeba to ustawiać albo ręcznie z konsoli, albo przez KDE. Rolka działa po prostu mega paskudnie, więc no cóż. Wygląda na to, że na bazie mamy Ubuntu Jami, czyli 22.04. Teraz jak sami piszą na własnej stronie, oni tu używają zmodyfikowanego kernela Linux, zmodyfikowanego pod ich własny hardware, czyli pod własną ich specyfikację, jaką wykonują, produkują dla klienta. Teraz pytanie, jak te modyfikacje będą się sprawdzały na sprzęcie, który nie jest sprzętem robionym przez nich. Czytałem różne rzeczy, bardzo różne opinie i że to też na sprzętach nie będących laptopami czy komputerami Tuxedo działa różnie. Zamiast kupować sprzęt od nich, po prostu można złożyć sprzęt, który będzie działał z ich systemem. Natomiast problem z tym jest taki, że nie mamy w pełnej dokładnej specyfikacji tego, co tutaj składamy. To są takie bardzo ogólnikowe dane, więc tak naprawdę nie bardzo wiemy, z czym mamy do czynienia. Możemy mieć też do czynienia z rzeczami, które mają modyfikowany również firmware, co do niczego dobrego może nam nie prowadzić, tak? A poza tym psulibyśmy im wtedy troszeczkę model biznesowy, a to chyba nie o to chodzi. Natomiast dużo bardziej popularnym systemem na ten moment jest system PopOS od systemu 76 i to bezproblemowo chodzi na sprzętach nie będących sprzętami produkowanymi przez firmę System 76. Jest mi ciężko się wypowiedzieć na temat TuxedoOS-u, gdyż go nigdy nie używałem i też nie mam żadnych danych co do tego, jak on się zachowuje na specyfikacji nie będącej specyfikacją wyprodukowaną przez firmę Tuxedo. Wygląda to schludnie, wygląda to po prostu jak najnowsze KDE6, bo tak ono się instaluje domyślnie. No to na pewno wielkim plusem tego jest to, że on się właściwie polonizuje już podczas instalacji, co mnie zaskoczyło. Jestem ciekawy, jaki też jest kernel tutaj, bo to w sumie niewiele więcej można powiedzieć po klikaniu po maszynie wirtualnej. Całkiem niezły, czyli 6.5.0 Tuxedo. Trzeba by było zobaczyć, jak to się ma do main kernela i obejrzeć flagi, natomiast tutaj tych flag oglądać nie będziemy, bo nikt na to nie ma czasu i bardzo możliwe, że też ochoty ja sobie obejrzę te flagi we własnym zakresie i później jeszcze być może omówię. No cóż można więcej powiedzieć, przeglądając maszynę wirtualną. Czegoś, co tak naprawdę jest lekko zmodyfikowanym ubunciakiem. Myślę, że dużo ciekawiej będzie się nam omawiało na wirtualce Vanilla OS, który również jest oparty o Ubuntu, ale jest straszliwie ciekawie zmodyfikowanym systemem. Dobra, to by było na tyle. Ja uciekam.